Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku ze stylizacjami. Już mnie dopytujecie na Instagramie, czy będzie taki filmik właśnie odnośnie stylizacji jesiennych, więc postanowiłam, że zaczynam dla Was nagrywać takie filmiki, taki temat i dzisiaj pierwsza stylizacja. Jadę za moment na bardzo fajną konferencję, mam na sobie sukienkę. To już jest sukienka, która ma kilka dobrych lat, sukienka z mojito, ale bardzo ją lubię właśnie w takim klimacie jesiennym. O, zobaczcie, jak ona się prezentuje, ten przepiękny kolor, kwiaty. Do tego założyłam sobie kozaki od Marco Shoes, mam gołe nogi, żeby nie było, więc kozaki, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Pokazuję Wam już, co będę mieć z reszty na sobie, torebka, kurtka i dokończenie stylizacji. Na początku myślałam, że założę sobie zieloną ramoneskę, która jest w kolorze właśnie takim samym jak moje kozaki, ale po pierwsze pada, po drugie jest dosyć chłodno, więc tamta ramoneska jest za cienka, dlatego też założyłam sobie czarną ramoneskę z Zary, później ją sobie tutaj zapnę, więc ona będzie się fajnie prezentowała właśnie też do tej sukienki i zabieram dużą torbę od Furla, mam trochę sprzętu. A przede wszystkim, wiecie co tam mam? Parasol. No cóż, uroki jesieni, więc prezentuję się właśnie w ten sposób. I pierwszą stylizację mamy już za nami. I jeszcze jedna sprawa, otóż prosiliście mnie, żebym pokazywała również zapachy, które używam do moich stylizacji. I dzisiaj właśnie do tej zielonej stylizacji, do tej sukienki będzie zapach woda perfumowana od marki Sisley i to jest Isia de Nuit. Kolejna stylizacja, czas start i muszę Wam powiedzieć, że jesień kojarzy mi się zawsze z takimi kolorami jak brązy, beże, różnego rodzaju zielenie, czasem nawet szarości, ale też między innymi bordo czy różne odcienie fioletu, pomarańcze. I dzisiaj mam na sobie strój dnia, właśnie taki powiedziałabym w klimacie jesiennym, ponieważ jest on beżowo-brązowy, już Wam pokazuję co i jak. Mamy dzisiaj też w sumie ładną pogodę, więc stwierdziłam, że no czemu nie? I założyłam sobie mój najnowszy sweterek, najnowszy nabytek marki Olive and Moon. Przepiękny, taki miękki, niesamowicie fajny sweterek, właśnie w takim odcieniu jasno-beżowym. On ma w składzie dużo moheru i dużo wełny. Jest naprawdę obłędny. On jest taki dłuższy, więc zobaczcie, z tyłu mam wyciągnięty. A z przodu wsadziłam go sobie w spodnie, tak jak to się mówi, zbluzowałam, żeby to trochę inaczej wyglądało. No i teraz tak, na sobie mam też spodnie, które doskonale znacie, spodnie marki Pinko i zamszowe mokasyny ze sklepu Och Boutique, chyba tak ten sklep się nazywa. To jest oczywiście naturalny zamsz, ale myślę, że całość wygląda całkiem nieźle. A już dobieram torebkę i pokażę Wam komplet, a generalnie całą stylizację. A dopełnieniem mojej dzisiejszej stylizacji są okulary brązowe, okulary, które będą mi potrzebne, bo momentami oczywiście wychodzi słoneczko, więc do jazdy samochodem jak najbardziej tak. I dobrałam sobie do tego torebkę od marki Pinko, tę torebkę też już znacie, ona ma taki odcień beżowy, delikatnie różowy, ale myślę, że przez to, że ma też taki właśnie fajny złoty łańcuch, super mi się tutaj wszystko ze sobą łączy. No i tak się dzisiaj prezentuję. Bardzo proszę, pokażę Wam jeszcze zapach. No właśnie, dopełnienie mojej dzisiejszej stylizacji jest to zapach od marki Chanel, Sycomore. Zapach przepiękny, powiedziałabym taki nieco drzewny, idealny na jesień.
kolejny dzień i kolejna stylizacja. Słuchajcie, niby za oknem jest, no powiedziałabym, niska temperatura. Jeszcze jakoś tak specjalnie nie jest za ciepło. To mamy przepiękne słońce. A skoro mamy słońce, to od razu, słuchajcie, milej robi się na sercu. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja przynajmniej tak. I taką jesień bardzo, bardzo lubię. Więc dzisiaj mam akcent jesienny w postaci sweterka i botków i akcent jeszcze troszeczkę letni, bo białe dżinsy. No dobra, już wam opisuję co i jak. Dzisiaj też związałam sobie włosy w kucyk. Mam właśnie na sobie sweterek, taki szeroki, ale krótki, z frędzlami, z szerokimi rękawami i wy już doskonale ten sweterek znacie, ponieważ ja już go jakiś czas temu pokazywałam, to jest sweterek z Zary, ale właśnie lubię go za te kolory takie typowo jesienne i to, że można go właśnie narzucić na siebie jeszcze teraz, zamiast kurtki, będzie ciepło, ale wiecie, tak nie za gorąco. No dobra, dalej. Jeansy z wysokim stanem, jeansy z Zary, białe, które też wam pokazywałam, kiedy je kupiłam, takie zwykłe, proste rurki i do tego założyłam sobie zamszowe botki ze sklepu Savai. O, biorę resztę i już wam pokazuję co i jak. Tak jak mówiłam, w tej stylizacji za dużo się nie zmieni, bo dodałam do niej tylko brązowe okulary, a będą mi potrzebne, ponieważ za moment wychodzę, jadę na lunch, umówiłam się z Krysią. Krysię już doskonale znacie tutaj z mojego kanału, ponieważ Krysia buduje swój biznes na podstawie marki Nuskin. Jedziemy sobie porozmawiać co i jak na temat moich testów odnośnie Lumi i nie tylko, także zaraz będziemy widziały się na lunchu. No i muszę prowadzić samochód, więc okulary są mi obowiązkowo potrzebne i dołożyłam jeszcze torebkę. Torebka jest zamszowa od marki Pinko i też już ją doskonale znacie. Także słuchajcie, no tak się prezentuję. Nie biorę żadnej kurtki, nie biorę żadnego płaszcza. Tak jak mówię, ma troszeczkę wzrosnąć temperatura. Na razie jest chłodna, ale jest ok. No, także dzisiaj taka stylizacja. No i zapach na dziś też pomarańczowy w takim jesiennym klimacie, czyli Michael Kors Wonderlust już mi się kończy, ale bardzo lubię ten zapach, jest taki ciepły, otulający, więc idealny na jesień. No dzień doberek, boberek! Witam was bardzo serdecznie w kolejnej stylizacji w tym filmie i dzisiaj będzie sukienka. Sukienka, którą mogliście widzieć już na moim Instagramie, bo wybieram się za chwilę na bardzo fajną konferencję, więc stwierdziłam, że ubiorę się nieco bardziej kobieco, ale ta sukienka to jest też mój najnowszy nabytek z Zary. Bardzo proszę, prezentuję się tak. Długa sukienka z długim rękawem. Tutaj widzicie, ma takie fajne marszczenia. Dla osób, które mają brzuszek i chciałyby coś zakryć, ja na szczęście tego brzucha nie mam, ale podoba mi się to, że ta sukienka właśnie tak pięknie podkreśla tutaj talię. W dodatku ma te cudowne jesienne kolory. No i tak jak mówię, jest długa. Założyłam sobie do niej botki zamszowe ze sklepu Savai. I zaraz dobiorę resztę, bo powiem wam, że dzisiaj jest nieco chłodniej niż było ostatnio, więc muszę narzucić jakąś kurtkę i chyba wybiorę tym razem czarną ramoneskę. Ach, dzisiaj mam coś też bad hair day, jak to się mówi, gorzej z włosami, ale nie szkodzi. Ja się czuję bardzo dobrze w tej sukience, bardzo kobieco. Proszę, ta-da-da, ta-da. Zakładam resztę, pokazuję wam zapach. I lecimy, to już chyba przedostatnia stylizacja. Ta-da! I co wy na to? Narzuciłam sobie właśnie tę czarną ramoneskę, do tego zamszowa torba z Pinko i z jednej strony mam taki look, który bardzo lubię, czyli taki lekko rockowy, ale z drugiej strony mam też taki look, powiedziałabym nieco kobiecy, ze względu właśnie na tę sukienkę. Chociaż mogłabym mieć taką brązową ramoneskę, może jakieś zakupy,
Nie no, żartuję sobie, ale rzeczywiście, ramoneska się przyda, bo jest chłodno. Później ją oczywiście zdejmę, będę w samej sukience. Także, moje drogie panie i panowie, bo wiem, że też oglądacie moje filmy, mimo tego, że mamy tutaj stylizację typowo kobiece, to dzisiaj właśnie prezentuję się tak. A zapach? Tym razem stawiam na Jo Malone i angielską gruszkę oraz frezję. Jest to nowa wariacja tego zapachu, edycja limitowana. Zobaczcie, w takiej pięknej buteleczce. Bardzo fajny, taki lekko pudrowy zapach, który też będzie super, kojarzył mi się z jesienią. Jest to oczywiście nowość, jeśli chodzi o zapachy w mojej kolekcji, ale właśnie dzisiaj tak pachnę. Gotowi na ostatnią stylizację w tym filmie? Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj będzie na luzie, czyli znowu spodnie i znowu sweterek. Mam na sobie sweterek, który już doskonale znacie. Jest to sweterek z Zary. Pokazywałam wam go wielokrotnie, ale lubię w tym sweterku to, że on jest właśnie taki dosyć szeroki i ma też krótsze rękawy. A ponieważ dzisiaj ma być całkiem ciepło, coś nawet około 19 stopni, więc stwierdziłam, że ten sweterek będzie idealny. Nie będzie mi ani za zimno, ani za gorąco. Do sweterka założyłam dżinsy, stare dżinsy, rurki z Zary, do tego trampeczki z Deichmanna. O, proszę bardzo, tadam, tadam, tadam. Idealny strój do załatwiania wszystkich spraw, które muszę dzisiaj ogarnąć, a między innymi na shopping, bo jadę rozejrzeć się za nowymi rzeczami do mojej szafy, a przede wszystkim za nową torbą. Dobra, pokażę wam teraz resztę. Na wykończenie stylizacji okulary Gucci, które przywiozłam z Włoch. Też mogliście już widzieć w jednym z moich ostatnich daily vlogów, z daily vlogów wakacyjnych. I do tego biorę torbę Furla. Jest duża, pakowna. Załaduję w nią m.in. przesyłki, które muszę dla was wysłać. Więc czeka mnie też podjechanie na pocztę i do paczkomatu. Tak się dzisiaj prezentuję. A czekajcie, jeszcze muszę wam pokazać zapach na dzisiaj. No skoro jadę na zakupy, to jestem oczywiście, czekajcie, czekajcie, happy! I nie mogło być inaczej, czyli właśnie ten zapach, woda perfumowana od marki Eisenberg, będzie dzisiaj dopełnieniem mojej stylizacji. Przepiękny, pudrowy, długo się utrzymuje, lekko kwiatowy, cudowny jest ten zapach, po prostu go uwielbiam. No, także tak się dzisiaj prezentuje. Czekajcie. O, taka stylówka na dziś. Zabieram wszystko, lecę. Jestem ciekawa, która z moich stylizacji najbardziej wam się podobała, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach. A ja dziękuję wam bardzo za to, że byliście po raz kolejny. Widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa! When you know